Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku będzie obiad z piekarnika, czyli idealna strawa dla wszystkich stworzeń kurczakolubnych. Zapraszam do oglądania. Będzie to oczywiście kurczak w całości. Można sobie tutaj związać nogi albo przez zrobienie dziury w skórze też je jakoś tam zabezpieczyć. Ale zaczniemy od przygotowania zalewy. Czyli wsypujemy do miski przyprawy. Akurat jest to sól, papryka słodka, curry, pieprz, czosnek i imbir. Zalewamy oliwą z oliwek, odrobiną soku z cytryny, z połowy najlepiej, nie więcej, i wszystko dokładnie mieszamy. I taką gotową marynatą smarujemy całego kurczaka. Można to zrobić oczywiście w naczyniu żaroodpornym już na gotowo. Ja używam do tego dłoni, żeby dokładniej to wszystko wsmarować z jednej i z drugiej strony. Także jak ktoś nie ma wstrętu do tłustego na rękach, to może śmiało zrobić tak samo. Oczywiście będę go nadziewać koperkiem, czosnkiem, papryczką chili, zieloną pietruszką, natką zielonej pietruszki oraz odrobiną rozmarynu. Ale najpierw wkładamy masło do wewnątrz, no i potem właśnie papryczką chili, czosnek. Tutaj jest koperek i zielona pietruszka. I oczywiście rozmaryn. I takiego kurczaka możemy zostawić na jakieś 2 godziny, ale tak naprawdę nie trzeba tego robić, ponieważ on i tak będzie bardzo dobry. Ok, kurczaczki są przygotowane, więc rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni. Wkładamy je na 40 minut, najpierw, bo to będzie pierwszy etap pieczenia. I oczywiście używamy programu góra-dół z termoobiegiem. Czas na drugi etap. Przekładamy na chwilę kurczaka na talerz i do naczynia żaroodpornego będziemy wkładać cukinię. Mogą to być jakieś inne, dowolne warzywa, ale ja akurat bardzo ją lubię, więc pokroiłem cukinię. Do tego będzie odrobina papryki słodkiej i pieczarki. Ok, kurczaka obracamy, wkładamy z powrotem i obkładamy dalej cukinią, pieczarkami. I gdzieś tam jak się zmieści, to w boczek można jeszcze wcisnąć właśnie paprykę. Kurczak wraca do piekarnika na 45 minut. A po 45 minutach dodatkowo można na 20 minut zmniejszyć temperaturę do 160 i jeszcze go tak dopiec fajnie. A oto efekt. Spójrzcie na to cudo. Czas na krótką prezentację. Kurczaczek wyszedł super, jest złocisty, mięsko samo odchodzi od kości, jest soczyste, także wyborne. Aromat jest wspaniały dzięki dodatkom, które zostały włożone do wewnątrz. Czyli jeszcze raz powtórzymy, jest to masełko, czosnek, papryczka chili, której tak naprawdę nie będziecie czuli podczas spożywania posiłku, odrobina natki pietruszki, koperku i rozmarynu. Muszę się przyznać do czegoś, że niestety miałem zjeść kurczaka z moją kochaną żoną, ale troszeczkę wtrząsnąłem tego mięsiwa podczas tej prezentacji i miałem już mniejszą porcję, więc część tego mięska po prostu nie doczekała. Taki łakomczył ze mnie. Ale no, nie ma co się dziwić. Mięso zrobione w ten sposób jest absolutnie rewelacyjne, także nie zwlekajcie i testujcie przepis.
A ja będę się z wami żegnał, także muszę was opuścić, ponieważ zrobiłem się już bardzo głodny od samego mówienia i patrzenia na to, co zostało już zresztą zjedzone. No ale okej. Zachęcam do subskrypcji kanału, do klikania w dzwoneczek obok, bo dzięki temu będziecie mieli powiadomienie o kolejnych odcinkach. Warto też dawać łapkę w górę, bo to zwiększa zasięgi moich filmów. No, na pewno się to troszeczkę przyda, niewątpliwie. Także dziękuję za waszą obecność i do następnego razu. Cześć!